Cześć, siemaneczko, witam, Bartek Boxer z tej strony. Dzisiaj mamy unboxing pytona królewskiego, czy też pytona Regiusa. Jest to średniej wielkości pyton dorastający do około 160, nawet ponad do 180 cm potrafią dorosnąć. Mam tutaj młodą samiczkę, jeżeli chodzi o kolorystykę, bardziej szukałem takiego węża w stylu classic, ale tak naprawdę ma w sobie kilka ukrytych genów, więc dopiero jej potomstwo tak naprawdę by wyselekcjonowało to, jakie ona tak naprawdę ma w sobie te ukryte geny. No i teraz słuchajcie, zaczynamy sobie teraz otwierać naszą tutaj paczuszeczkę. Widzimy, że wąż się tutaj schylił w kuleczkę. Jest to bardzo typowe, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten gatunek węża, dlatego że generalnie zbożówka ma coś takiego, że potrafi na nas chybnąć z pyszczkiem. Boa dusiciel niejednokrotnie też, którego kiedyś miałem, też potrafił z pyskiem wylecieć. Pyton Regius raczej minimalnie stara się po prostu kogokolwiek ugryźć. Jest on troszeczkę, tak jakby to powiedzieć, wypaczony przez gości, którzy hodują te pytony genetycznie, dlatego że on w momencie tak naprawdę, kiedy się czegoś boi, zwija się po prostu w kulkę. I tak mniej więcej to wygląda u niego. Jest on dosyć fajny, aksamitny w dotyku, też i troszeczkę ciekawy. Jeżeli chodzi o wielkość, będzie miał on około 60 centymetrów. Nie chcę go tak naprawdę rozwijać w pełni, no bo węży nie można nigdy prostować tak naprawdę. Trzeba było do niego przywiązać sznureczek i po prostu z biegiem czasu na niego patrzeć. Ma dosyć króciutki ogonek, co już może wspominałem. Jeżeli chodzi znowu o ten gatunek, to możecie zauważyć, brzuszek ma też dosyć ładny, łeb typowy, trójkątny dla siebie, co niewątpliwie też i się nam przydaje w przypadku karmienia tak jakby na siłę tego węża. Widać, że też wąż jest pojedzony, bo węża już kupiłem, kiedy on tego samego dnia tak naprawdę już sobie jedną myszkę zjadł. No i wygląda on mniej więcej w taki oto sposób. Także on trafi sobie do mojej kolekcji, no i myślę, że będzie coś z tego ciekawego. Wypuścimy go na razie tak na biureczko, tak się to prezentuje w całej swojej okazałości. Według mnie wygląda całkiem fajnie. O, już chcę zwiać, tak? Świetnie. Chodź, nie uciekaj. Także nie ma czego się bać w przypadku węży. Także tyle, moi drodzy. Myślę, że taki unboxing dosyć szybki, dosyć krótki, dosyć też i ciekawy. Możecie sobie zobaczyć nowe stworzonko. W przyszłym odcinku urządzimy dla niego terrarium, a może i kolejnym odcinkiem będzie właśnie staranie się karmieniem tego węża, dlatego że on generalnie jest przyzwyczajony do mrożonego pokarmu i niewątpliwie strasznie dużo osób i ja też miałem problem tak naprawdę z nim, żeby on mi zjadł mrożony pokarm, ale to już niebawem. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć!